Na targach budowlanych jedną z atrakcji jest pokaz maszyny, która ma supermoce i pani powiedziała mi przed wejściem na antenę, że można nią między innymi umyć samochód. Kiedy zobaczyłam, co ta maszyna zrobiła z paletami drewnianymi, to nie wiem, czy miałabym odwagę. Ta maszyna, którą tutaj przyprowadziliśmy, zdecydowanie nie będzie wykorzystywana do tego, żeby myć samochody. Do tego mamy inne urządzenia. To urządzenie jest wykorzystywane w budownictwie takim ciężkim, poważnym, do zrywania warstw betonowych, do cięcia asfaltu, do czyszczenia grodzi w trakcie budowy mostów. To są urządzenia takie 500-barowe, te, które wykorzystujemy na co dzień, czy do czyszczenia plandek samochodowych, czy do czyszczenia maszyn. To są takie urządzenia do 200 barów, 250 barów. No tutaj na paletę takie zadziałała właściwie jak siekiera, niewiele z tej palety zostało. Zamiast siekiery można używać. Tak, jest to olbrzymia siła niszcząca, zwłaszcza przy dyszy rotacyjnej, która została tutaj zastosowana. Na bliskim kontakcie działa lepiej niż nóż. Ale widzieliśmy, bo chwilę później pan nieco odsunął się z dyszą tego urządzenia po to, żeby wyczyścić pojemnik i tutaj już się okazało, że mamy pięknie wyczyszczony pojemnik, ale bez takich zniszczeń. Zdecydowanie. Jeżeli odsuwamy się od powierzchni czyszczonej, ciśnienie automatycznie rozprasza się w chmurę wody i ono już nie jest tak niszczycielskie, więc generalnie najprostszym sposobem obniżenia ciśnienia jest właśnie odsunięcie się od materiału czyszczonego. No a czy w takim razie to jest maszyna, którą w gospodarstwie domowym możemy zastosować, czy to raczej taki sprzęt do zadań specjalnych i do bardziej zaawansowanych prac? Ta maszyna zdecydowanie do zadań specjalnych, do potężnych budów, do potężnych inwestycji. Kostki nie czyścimy? Nie. To nie jest maszyna do czyszczenia kostki. Po maszyny do czyszczenia kostki zapraszamy do nas. Na pewno doradzimy, którą wybrać opcję. A po więcej informacji zapraszamy na wciąż jeszcze trwające targi budowlane. Jesteśmy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy ulicy Wrocławskiej w Opolu i będziemy tutaj do niedzieli do godziny 18.